Zełenski dziękuje Dudzie. Prawdziwy przyjaciel Ukrainy Andrzej Duda rozmawiał z Zełenskim. Prawdziwy przyjaciel Ukrainy. Znak zapytania. Właśnie rozmawiałem z prawdziwym przyjacielem Ukrainy, Andrzejem Dudą. Jestem mu osobiście wdzięczny, jak i jego rodakom, za efektywną pomoc w tym trudnym czasie, napisał w sobotę w nocy na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Polska pomaga wschodniemu sąsiadowi w różny sposób, m.in. poprzez przyjmowanie osób uciekających przed wojną czy organizowanie zbiórek niezbędnych rzeczy. Za wojnę na Ukrainie odpowiedzialna jest tylko putinowska Rosja. Nie możemy poprzestać na biernym potępianiu tego brutalnego ataku, musimy mocniej wspierać Ukrainę, szczególnie poprzez dostawy uzbrojenia, powiedział na początku piątkowego szczytu bukaresztańskiej dziewiątki polski prezydent. Prawdziwy przyjaciel Ukrainy. Właśnie rozmawiałem z prawdziwym przyjacielem Ukrainy, Andrzejem Dudą. Jestem mu osobiście wdzięczny, jak i jego rodakom, za efektywną pomoc w tym trudnym czasie, napisał w sobotę w nocy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.